Witam Was drodzy serdecznie w niedzielę 27 września. Oprócz fragmentów biblijnych, które usłyszymy w czasie dzisiejszych nabożeństw, książeczka z Biblią na co dzień proponuje nam jeszcze dwa wersety. Pierwszy z Psalmu 98, drugiego wiersza i drugi z Księgi Dziejów Apostolskich, 14 rozdziału, 27 wiersza. Pan objawił zbawienie swoje, na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją. Gdy Barnaba i Paweł przybyli do Antiochii i zgromadzili zbór, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi i jak poganom drzwi wiary otworzył. Te dwa krótkie fragmenty biblijne mają skierować nasz wzrok w stronę świadectwa, jakie składamy jako chrześcijanie, jako naśladowcy Jezusa z Nazaretu. W dzisiejszą niedzielę w katowickiej parafii odbywa się uroczystość konfirmacji. Ona też nakierowana jest na składanie świadectwa. Czterech młodych ludzi złoży dzisiaj świadectwo swojej wierności Bogu i swojej chęci kontynuowania z Nim relacji i chęci trwania w społeczności Kościoła. Z czym kojarzy nam się takie świadectwo w rozumieniu chrześcijańskim? Niektórym może kojarzyć się z fragmentem ewangelizacji, w czasie którego ktoś wychodzi i składa świadectwo swojego życia, a tak naprawdę Bożego działania w tym życiu, przemiany, która się dokonała za Bożą sprawą. Ale tak naprawdę świadectwo to nie słowa. Świadectwo to nasze codzienne wybory. To nasze zwykłe życie, bo całym naszym życiem świadczymy o tym, kim jesteśmy. Świadczymy o swoich priorytetach. Świadczymy o tym, jaką mamy relację z Chrystusem albo o jej braku. Jak napisał dziś we fragmencie rozważania na dzisiejszą niedzielę ksiądz Mirosław Czyż, życzę odwagi do składania świadectwa o Chrystusie bez wstydu. Jeśli będzie to konieczne, użyj słów. Te słowa tak naprawdę są ostatecznością, bo bardziej przemawia przykład życia niż najpiękniejsze nawet słowa. I w ten niedzielny poranek życzę właśnie nam wszystkim, żebyśmy swoim życiem, swoją postawą, swoimi wyborami, swoją codziennością składali najlepsze świadectwo naszej relacji z Chrystusem, naszej bliskości, naszej chęci naśladowania Zbawiciela i Jego miłości do drugiego człowieka. Pomódlmy się. Kochany nasz Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za ten kolejny dzień. Dziękujemy Ci, że dzisiaj gromadzisz nas w ten szczególny Tobie poświęcony dzień pod Twoim Słowem. I prosimy Cię, używaj nas. Używaj nas jako dobrego świadectwa Twojej miłości, żebyśmy swoim życiem, swoim postępowaniem mogli świadczyć o Tobie. I żeby nasz przykład pociągał i przyciągał do Chrystusa, a nie od Niego odciągał. O to Cię prosimy przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Życzę nam wszystkim dobrego, błogosławionego, spokojnego dnia. Zostańcie z Bogiem.